tam w pełni ukończony, słuchajcie. I tak, troszeczkę mnie tutaj nie ma, że tak powiem, na YouTubie, na internecie, ale może to niedługo się zmieni, po prostu tutaj mam sporo zajęć. Słuchajcie, to co, lecimy na sprawdzić, tak o, bo on w tej chwili jest podłączony tutaj do ładowania, odetnijmy od ładowania, o, antena się sama odpięła, słuchajcie, musimy go wyłączyć. Zamknąć i co? Lecimy z tym sprzętem. Weźmiemy kawał drutu nawojowego na działeczkę. Także za chwilkę będziemy, że tak powiem, testować to w polu. No, witam, już jesteśmy na działce, na domku. Słuchajcie, właśnie miałem pokazać wam, że trawkę fajnie skosiłem. Właśnie tą kosiareczką, którą tam zdobyczną z bazaru, słuchajcie, kupiłem ją za całe 3 dychy plus 20 zł dałem za naprawę, znaczy za łożyska, nie za naprawę, sam ją robiłem. Jest to Bosch 32, piękny sprzęt, zaraz wam pokażę, jak fajnie trawka wygląda. Radyjko czeka, musimy zrobić kawkę przede wszystkim, bo już jest godzina 18. Zaraz się zaczną zawody, że tak powiem. Będziemy sobie nasłuchiwać na naszym odbiorniczku. Słuchajcie, ten odbiornik nawet bez anteny coś tutaj próbuje łyknąć. Będziemy rozwieszać kawał druta. Udowodnię, że kawał druta wystarczy w zupełności. Ewentualnie podłączę się pod ogrodzenie, pod siatkę. Zobaczcie, jak... trawka, dobra, gdzie tu byśmy mogli tę antenę machnąć? Wiem gdzie, na te drzewa machniemy. Będziemy musieli na jabłonki machnąć. Albo pod siatkę, pod kratę się podłączy uziemieniem. Też zobaczymy, jak to będzie, nie? No dobra, działam. Antenkę robię i montujemy. Ok, dobra, działamy z tą anteną. Ja nie przedłużam. Zaraz zobaczymy, jak tutaj ten drut się sprawdzi jako antena. Dobra, słuchajcie, są dwa druty podpięte. To jest masa podpięta do ogrodzenia, do siatki. Tutaj jest antena. Oba idą tutaj przez okno. Tej anteny jest dosłownie 11 metry, bo na tyle mi działka pozwala. Znaczy nie, no tyle miałem drutu tutaj przy sobie. Mimo, że tak od początku, to może jak od początku, jeszcze jest wcześnie. Słoneczko świeci. Ale zobaczcie, nie ma szumu, nie ma burku od świetlówek, od miasta. Warunki będą piękne, tak mi się wydaje. No dobra, zobaczmy, co tu słychać o 18. Potem zobaczymy, co słychać z warsztatu. Tu się ruskie. Skali jeszcze nie zrobiłem, ale... O. Tutaj coś jest. Wywołanie w zawodach, tu Stefan Paweł, święt Franciszek, Barbara. Już w zawodach wywołują? Jeszcze tak wcześnie? I tak to właśnie jest poza miastem. Fakt, że kawał drutu zamiast anteny. I cisza. Słuchajcie, ruskie gadają. A w Polsce tylko jedna osoba. Moment, musimy to ustawić skrachę od początku.
10 metrów drutu tylko, słuchajcie. Dosłownie 2 metry nad ziemią, 2,5. No dobra, ale to mało ważne, słuchajcie, zaraz tutaj ustawimy sobie jakąś stację, może coś tu łykniemy polską i poczekamy tak do zmierzchu, tak do godziny 19, chociaż za godzinkę, za półtora powinno się zacząć. Będzie zainwestować w antenę albo dłuższy drut. No i patrzcie, bez żadnego zasilania, wszystko na akumulatorach. Dobra, słuchajcie, za chwileczkę odpalamy, że tak powiem, będziemy tutaj coś może nasłuchiwać. No zobaczymy, co usłyszymy z tego odbiornika Johnny 80. No tu mamy zawody, słuchajcie. No, zaczyna się propagacja, słuchajcie. Kawka musi być. Zaczyna się propagacja, będziemy działać zaraz. Będziemy słuchać. A co on, kurde, się zaciął? Może by tak pozwolił się odezwać. Zawody zamkowe SP4 Karol, Helena, Maria. Zawody zamkowe. Jezu, jak mi się podoba, wiecie co wam, co mi się podoba? Taka cisza, kompletna, szumu prawie zero w eterze. To nie to samo co w mieście. Nawet sygnał jest słaby, jak widać. O, i odchodzi. Jeszcze propagacja odchodzi. Jeszcze jest wcześnie, słuchajcie. Jeszcze jest godzina 18:39. Ale już zaczyna propagacja, już zaczyna iść i zaraz będzie taki fajny. Mogę się założyć, że po zmroku to będzie bajka normalnie tutaj z 10 metrów drutu. No i tak ma te radyjko miało tak właśnie. Tak miało właśnie gadać. Dobra, lecimy dalej. A u mnie zero. Jeszcze nie ma propagacji i nie mam dobrej anteny tutaj. Ale ktoś przysiewa. O, tutaj, obok. Się nałożył. Jedziemy dalej. No już się ładnie propagacja rozkręca. Już Niemców zaczyna być słychać, to już jest dobrze. Barbara Natalia Ludwik, przepraszam.
Dobra, zaraz się rozkręci. No i się fajnie rozkręca, słuchajcie. Zobaczcie, jak najdzie propagacja. Co on się jest? Jak nadchodzi propagacja, to jest kurczę niebo, ziemia. Zakłóca. Roman Stefan Wanda, Stefan Paweł 8, Roman Stefan Wanda, Paweł 5, 9, Roman Olga, Roman, to dla mnie. Ale ktoś, kurde, specjalnie. Czasami jest tak, że słuchajcie, jest na paśmie 3700 i wzwyż do 3800. Jest włączony, słuchajcie, ten generator szumu. Normalnie dodatkowy szum leci. O. Ruskie. Dobra, słuchajcie, zrobimy tak, że teraz to było spoza miasta. A teraz zobaczycie, jak to chodzi na dipolu już półfalowym na 80C. O, u mnie jest warsztatu. Czekajcie, jeszcze tu się dostroję. SP5 to Warszawa, tak? Okręg warszawski. Dobra, ja pozdrawiam i lecimy teraz do warsztatu, co? Pakujemy to i się spotykamy w warsztacie. No i dobra, słuchajcie. Na warsztacie jest tak. Samych szumów. Chociaż tutaj mam wszystko to, co może zakłócać, powyłączane oprócz internetu. Samych szumów mam na 2S. I teraz sobie porównajcie, jak to pracowało poza miastem, a jak pracuje tutaj w mieście. Fakt, że w mieście mam tutaj dużą antenę, znaczy dużą, no normalnego półfalowego dipola, czyli 40 metrów w sumie po 19,8 metra każde ramię. I słuchajcie, dobra, lecimy od początku, może coś tutaj usłyszymy. Ale jak widzieliście, z kawałka druta czyściutko odbierało, a
w tej chwili szumów jest tyle, chyba że masę odepnę. O, uziemienie. Muszę się podpiąć tutaj pod antenę, pod dipola. Z minusem. Okej. Czyli jednym słowem muszę zainwestować w jakąś antenkę i zamontować tam na wiosce. Znaczy na wiosce, na działce, nie? I teraz patrzcie. Tu mam antenę, znaczy antenę. Podpinam pod masę. To jest masa anteny. Dipol jest podpięty na dachu. Jak podepnę się pod uziemienie masztu, czyli jednym słowem, wcale to nie musi być ramię dipola. Tutaj mam ramię dipola i jest gorzej niż uziemienie masztu. O. SP7. Później pokażę wam może mapkę na koniec, gdzie są jakie SP5, SP4, SP7. Ja jestem na przykład SP4, nie? Okrąg otwarty. SP7 jest... No tutaj jest nieciekawie. Odbiór jest nieciekawy. Ja myślałem... Myślałem, że coś się stało tam, że... Ale to jednak nie ma propagacji dzisiaj. O Jezu, jeszcze specjalnie ktoś... Patrzę, że się robi na KF-ie bydło. I to tak samo jak na Simi. Musimy mieć konkretny sygnał, żeby było go słychać, a zobaczcie, a poza miastem było w ten sposób, że ani jedna się nie zapalała, a było czytelnie wszystko słychać. No dobra, słuchajcie, to teraz co? Czas na dobry nadajnik, dobry modulator. Nie wiem, czy robić to na zrównoważonym modulatorze, czy po prostu na specjalnym mieszacz SSB wykonywać, oddzielny. Dobry wzmacniacz i dobra końcowa mocy, taka przynajmniej z kilowat. Ale będziemy robić, słuchajcie, transceiver. Jak już odbiornik w ten sposób wychodzi, że jest wszystko pięknie, to transceiver i do tego konkretny wzmacniacz i jeszcze się zastanawiam, nad czym bazować ten transceiver. Nie chcę powtarzać tego, co już jest zrobione, tylko po prostu zrobić coś od podstaw, tak jak zrobiłem ten odbiornik. Opis tego odbiornika i schemat zamieszczę na elektrodzie, tak jak mówiłem. Postaram się to jeszcze dzisiaj to zrobić, być może, że jutro. Jakiś tam krótki opis trzeba do tego jeszcze dorobić. No, odbiorniczek piękny. I to by było na tyle z tego odbiornika. Czas na nadajnik. Na kompletną radiostację. I teraz będziemy właśnie robić już kompletną radiostację. No, może nie teraz, ale zrobimy ją w niedalekim czasie. Nie? Ja po prostu ostatnio się nie wyrabiam. No mam dużo jeszcze tutaj takich różnych niepokończonych, że tak powiem, robótek i zanim to się z tym wszystkim obrobię, to słuchajcie, ten odbiornik miał powstać w lutym tego roku, a jest maj. W
końcu mówię, kurczę, coś i dla siebie trzeba zrobić, a nie tylko dla ludzi, nie? Dobra, ja pozdrawiam, czas na nadajnik. PS. Ja wiem, że będzie dużo, nie wiem czy komentarzy, ale będą na pewno łapki w dół, będą łapki w górę. Słuchajcie, dla tych wszystkich, ja też byłem piratem i radiowym i nie tylko w swoim czasie. Dla tych wszystkich, którzy po prostu zaczną, że tak powiem, raz będą mieli do czynienia z radiem, z prawdziwym radiem, czyli fale krótkie, fale średnie, fale długie, a nie nadajniki na UKF broadcastowe, że tak powiem, czyli te nadajniki, które mają najmniejszą wydajność. A co niektórzy z tego, co tutaj piszą, to takie głupoty, że piszą do mnie na przykład w ten sposób, że oni by chcieli mieć 100 km zasięgu i nadawać na zwykłym radiu UKF, nie? Jeśli ktoś będzie miał do czynienia z radiem KF i będzie widział, że to jest radio, że z całego świata odbierasz i na cały świat można nadawać, na pewno nie będzie chciał robić, budować nadajników UKF i puszczać muzyki, tym bardziej bez praw autorskich, czy tam z prawami autorskimi, czy tam obojętnie z czymkolwiek. To po prostu, słuchajcie, małe, a cieszy. Od tego trzeba zacząć. Także jeśli ktoś chce, to niech oceni ten film pozytywnie. Ja mam nadzieję, że pozytywnie ocenicie. A jeśli komuś nie podoba, to i te łapki w dół, to też jest łapka. Także czy w górę, czy w dół. Mało, że tak powiem, ważne. To też się liczy jako plus. Ja wiem, że będą takie pytania. I po co ci to? Tego typu. Słuchajcie, a między innymi po to mi to, że w razie czego to wszystkie smartfony będziecie mogli sobie no nie wiem, co będziecie mogli z nich zrobić. No. Zakopać w lesie, że tak powiem. A zostanie tylko wyłącznie taka łączność tego typu. Dobra, mało ważne, słuchajcie, bo się rozgaduję. Ja wrzucam to w tej chwili na YouTube. Spróbuję wrzucić na elektrodę już teraz, opisać to. To, co zostało wykonane. No, mała zabawka, słuchajcie, na akumulator. W sumie jest na... Pracuję z 6 lejonków. Wszystkie są, znaczy wszystkie, po 3. Równolegle, czyli ładowanie, tutaj mam stabilizację też, także można podłączyć śmiało pod samochodowy akumulator, przy okazji się naładuje radio i przy okazji można odpalić, albo pod zasilacz, tak jak ja tutaj na przykład warsztatowym zasilaczem sobie ustawiam tam 3 ampery, czy tam 2 ampery maksymalnie, ono tyle nie pobiera, słuchajcie, ono drugi dzień potrafi w ten sposób tak odbierać. Zobaczcie, jakie szumy są, bo miasto, no. Słuchajcie, jest na tej zasadzie, że ono drugi dzień odbiera jeszcze bez ładowania. Znaczy ja jej ładowałem teraz przed wyjazdem, troszeczkę podładowałem, bo nawet nie wiem, jaki jest stan. Są diody LED wewnątrz na ładowarce, trzeba by było je też na zewnątrz jeszcze wyciągnąć, nie? Żeby by po prostu widać, kiedy jest akumulator w jakim stanie i po prostu czy go ładować, czy go nie ładować, ile czasu wytrzyma. Ja tak myślę, że gdzieś w takiego ciągłego nasłuchiwania to około 20 godzin. Bez żadnych, no chyba, że jak będziemy słuchać na 5-watowym wzmacniaczu, no to wtedy... Chociaż w sumie głośnik ma 15 ohmów, to też dużo prądu nie powinno żyć. Dobra, to by było na tyle. Już więcej z tego radyjka, no może i będę jeszcze jakieś, może ktoś zrobi jakiś filmik, ewentualnie może ktoś zrobi taki odbiornik, który tutaj zaprojektowałem. Miło by było pomóc w budowie. Pozdrawiam.